Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowej aktualizacji, tym razem na tapecie numer 01110, czyli minął nam kolejny piękny miesiąc z naszym ulubionym WoWsikiem i mamy nową aktualizację, która wprowadza nam dosyć istotne zmiany. Otóż, szanowni Państwo, do wczesnego dostępu wchodzi gałąź lekkich krążowników japońskich, co wydaje mi się, że przy ilości okrętów, jaką dysponowała Japonia, wprowadzenie tej klasy do gry dopiero po 7 latach, nie, 6 latach istnienia gry, to jest dosyć późno, wydaje mi się, także, ale dobrze, że jest. Więc tak, co my tu będziemy, szanowni Państwo, mieć? Gdzie jest Dasza w ogóle? Co to za laska? Wczesny dostęp do japońskich krążowników. Czym one się będą charakteryzowały? Przyzwoity zasięg od tieru 7, coraz większa ilość działów głównej artylerii, niestety będzie się to wiązało z tym, że im więcej tych rur, tym dłuższy reload. Bardzo dobry kamuflaż, wyposażone będą w torpedy dalekiego zasięgu, także albo to będzie 12, albo to będzie 20 km. To jest jedna rzecz, a druga sprawa to te torpedy będą wyposażone w mechanikę skręcania, także będą miały kąty wystrzeliwania większe niż pozwalają na to wyrzutnie. No i czy to dobrze, czy nie, nie wiem, ciężko stwierdzić. Dosyć szeroko to będzie wypuszczało te torpedy, patrząc na to, jak to robią brytyjskie pancerniki. Krążowniki liniowe, może o tak. Więc co my możemy, szanowni Państwo, sobie tutaj zdobyć? Możemy zdobyć 5, 6 i 8, jeżeli oczywiście odblokujemy zestawy, zdobędziemy żetoniki albo wydamy pieniążki. 7 jest główną nagrodą jako ukończenie grupy misji bojowych, także nie musimy się w ogóle przejmować tym pierwszym etapem, drogą do 8, bo 7 będziemy mieli to samo granie. 9 będzie dostępna w zestawach losowych, a żeby mieć dychę, trzeba kupić ją za dublony, także pozdrawiam. Nowy port, znaczy może nie nowy, ale odświeżony, także będzie się to prezentowało następująco. Wygląda całkiem przyzwoicie. Ja kiedyś z tym portem grałem bardzo długo, ale zmieniłem go jednak. No i gwóźdź programu, szanowni Państwo, amerykańskie i niemieckie okręty podwodne w drzewie technologicznym, także dostępne dla wszystkich na wszystkich tierach. Parzystych będą się pojawiały te paskudstwa, także będziemy częściej się z tym spotykać, niestety. Także no, miejmy nadzieję, że ludziom się to szybko znudzi. Oby tak było. Co dalej? Ulepszenia grafiki. Tutaj akurat to jest jedna z rzeczy, która Wargamingowi wychodzi najlepiej. Naprawdę poprawa tego, jak te gry wyglądają, idzie całkiem przyzwoicie. Czyli tutaj mamy pasmo górskie, tutaj mamy bełt. Nie, to pasmo górskie? Tak, pasmo górskie, północ, to jest mapa północ, nie bełt. Tutaj mamy miecze wikingów. Tu mamy jakąś taką osadę wyglądającą trochę jak duńskie budynki z kozaka 1 czy 2. Tu mamy takiego sobie o stwora pływającego, ale takie aspekty graficzne są naprawdę jak najbardziej na plus. Bełcik też tutaj mamy troszeczkę ulepszeń, tym bardziej, że jest to mapa dosyć niskotierowa, bo to tam 5, 6 grają. Także bardzo fajnie, że to poprawiają również, a nie tylko te wysokotierowe mapy. Estuarium, jeszcze zorza polarna i tyle. Estuarium spoko, bo dosyć często się zdarza. Tutaj mamy takiego fajnego w chińskich klimatach, wydaje mi się, lwa, czy co to tam, tygrys jakiś. Mamy jakieś budowle tutaj na mapie. Tutaj azteckie znowu. Aha, to aztecki lew, bym myślał, że chiński bardziej, tak mi się kojarzyło ze smokiem. Ale mniejsza o to. Co więcej, dodane zostaną fale uderzające w wyspy. Bardzo fajny bajer. Także wizualnie naprawdę WoWsik stoi na coraz wyższym poziomie. No i poprawka tego, jak woda się zachowuje w pobliżu okrętów. To jest zawsze na plus takie rzeczy. Może jak wprowadzają okręty podwodne, to przynajmniej będzie to ładnie wyglądało, jak będziemy je zatapiać. Przepustka bitewna, czyli słynny, czy tam niesłynny Battle Pass, którego wprowadzają nam rodem z World of Tanks. Ja bardzo nie będę się do tego odnosił, bo w World of Tanks grałem dosłownie kilkanaście bitew, także totalnie mi ta gra nie leży. I na czym to będzie polegało? Szanowni Państwo, otóż darmowa przepustka bitewna, jeżeli będziemy sobie grać, wypełniać jakieś tam zadania, dostaniemy za to kontenery, punkty kapitańskie, wolne punkty kapitańskie, węgiel, kredyty i inne pierdoły. A jeżeli zapłacimy, to będziemy dostawali tego wszystkiego więcej, a jeżeli dojdziemy do ostatniego etapu grania tym w tych zadaniach, to zdobędziemy sobie krążownik tieru 7. Czy to jest warte wydawania pieniędzy?
na razie nad tym się nie będę za bardzo rozpływał, bo nie wiem, ile to będzie kosztowało i jaka będzie trudność tych zadań, czy to będzie faktycznie ciężko zrobić, czy nie, ale wiemy tyle, że kupując nie musimy grać tak intensywnie jak za darmo, bo nawet jeżeli przegapimy kilka etapów, mając ten płatny dostęp, to i tak jesteśmy w stanie sobie do tej nagrody głównej dojść. Działania przeciw niesportowemu zachowaniu zostają ulepszone. Co najciekawsze z tych rzeczy, szanowni państwo, z tych wszystkich kar, jakie zostaną nałożone takiego gościa, w bitwach rankingowych tacy gracze nie otrzymają gwiazdek, jeżeli ich drużyna wygra. I to jest bardzo dobry bajer. Także to mi się niezwykle podoba. Najlepiej jakby gwiazdkę zabieraną takiemu patafianowi dawać gościowi, który jest pierwszy w drużynie przegranej. To by było całkiem rozsądne rozwiązanie. Dla użytkowników systemu operacyjnego Windows 10 dodane zostanie powiadomienie, które sugeruje powrót do bitwy, jeżeli jesteśmy na pulpicie. Bardzo fajna rzecz. Nowy sezon bitew klanowych, ponownie na dziesiątki, lotniskowce i okręty podwodne są całe szczęście, że niedozwolone. Ciekawe dlaczego, skoro tak doskonale obie zbalansowane klasy zostały przez testerów i Wargaming. Także no, szkoda, bardzo szkoda. Ale nie, mówiąc tak szczerze, to dobrze, bo nie ma lotni, można trochę się bawić w taktykę, nie ma okrętów podwodnych, nikt nas z dupy nie storpeduje. Potyczki. Potyczki będą rozgrywane w formacie 4x4 okrętami 5 poziomu. Zmiany w balansie gry. Sam wygląd tej sekcji informacyjnej bardzo mi się podoba. Zobaczcie, mamy podział na konkretne okręty. I co jeszcze jest zmienione? Renown dostanie buffa do reloadu. Ruyo dostanie coś tam z torpedami, ale nie bardzo wiem, o co chodzi. Monarch dostanie buffa do zasięgu i do Sigmy, a Lion dostanie buffa do zasięgu, do Sigmy i do reloadu. Zasięg niewiele większy, bo 400 metrów. Sigma to już kosmetyczna różnica, bo z 1.8 na 1.85, podobnie jak w przypadku Monarcha. I reload krótszy o sekundę. Niedużo, ale zawsze coś, tym bardziej, że Monarch jest jednym z gorzej ocenianych pancerników brytyjskich w tym drzewku. Także nie zaszkodzi mu troszeczkę tutaj pomóc. Co dalej? Na podstawie waszych opinii i statystyk zdecydowaliśmy wykluczyć mapy lodowe wyspy z bitew rankingowych. Dobrze. Na niskie tiery to jest mapa dosyć duża. Zmiany w zakładce wygląd. Nowe osiągnięcie i testy dowódcy. To jest warte zatrzymania się na chwilę. Otóż nowe osiągnięcie. Fajniej by było, gdyby dostawało się za to jakieś sygnały, a nie było to tylko dekoracja graficzna na profilu i w czasie bitwy. Ale osiągnięcie zwiadowca bojowy będzie przyznawane, jeżeli zadane uszkodzenia muszą wynosić co najmniej 20% puli łącznej wszystkich okrętów przeciwnika ze spota, jeżeli tyle zadamy. To jest, myślę, że nieduży problem. Zadawanie uszkodzeń okrętom przeciwników. Zadawanie uszkodzenia muszą wynosić co najmniej 5% łącznej puli PW wszystkich okrętów drużyny przeciwnika. To akurat nie jest dużo. To myślę, że dosyć prosto będzie zdobyć. Ale w sumie, co za różnica, i tak nie przekłada się to w żaden sposób na jakiś tam bonus dla nas. Więc tak. Unikalny dowódca wschodnioazjatycki. To jest dosyć ciekawe, bo on ma perki na... Znaczy perki. Ma umiejętności na lotniskowce, przy czym lotniskowiec wschodnioazjatycki mamy tylko jeden, który jest konwersją taką okazyjno-chińską z Saipana. Pancerniki. No mamy Z2 chyba. Specjalista napraw doraźnych, minus 4 do przeładowania grupy naprawczej, naprawczo-ratunkowej i zwiększenie czujności do wykrywania torped. To jest całkiem spoko. Krążowniki i niszczyciele. Ulepszenie sprzętu eksploatacyjnego plus 12,5% do czasu działania sprzętu eksploatacyjnego. To jest dobre, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę albo radar na deku, albo czas działania wytwornicy dymu na krążowniku. To mi się bardzo podoba, to się może przydać, ale oczywiście nie będzie to jakoś bardzo mocno używane, sytuacyjne dosyć. Następujące talenty. Podwyższony stan gotowości. Po zdobyciu osiągnięcia zwiadowca bojowy, także wymuszają na nas zdobywanie tego. Minus 20% do czasu przeładowania baterii głównej i czasu przygotowania samolotów. Także do artyleryjsko zrobionych niszczycieli bardzo dobry bajer. Eskadra ataków torpedowych. 6 torped trzeba wsadzić, żeby aktywować premię. Plus 5% do prędkości torped, minus 25% czasu odnowienia sprzętu, przyspieszenia ładowania torped. To akurat jest dobre na krążowniki i zasoby awaryjne. Po wytankowaniu 1,5 miliona potencjalnych, minus 6,5% czasu przeładowania sprzętu eksploatacyjnego okrętu.
kilka razy w bitwie można to używać. No ale 3 miliony wytankować na krążowniku czy na desce azjatyckiej może być ciężko. Ale zawsze to jakiś bonus. Miejmy nadzieję, że nie wyczaruje nam Wargaming lotniskowców wschodnioazjatyckich czy całej linii pancerników, ale kto ich tam wie. Czarny Piątek. Szanowni Państwo, wersje czarne będą dostępne dla Napoli, Kearsarge, Mainz, Czkałów i Shinonome. Czego ostatniego akurat nie rozumiem, bo to jest okręt do zdobycia za kampanię, także każdy pewnie już go ma. Baza morska zostanie nieco zmieniona graficznie, ale pytanie pewnie tylko czasowo. Tak, Black Friday, pewnie tylko na czas trwania tej aktualizacji. Co dalej? Klikając sobie tutaj możecie sobie odebrać dzień konta premium i nowe okręty. Wchodzą do testów hybrydowe pancerniki amerykańskie od tieru 8 do 10. Z ciekawszych okrętów wchodzi jeszcze krążownik wspólnoty Hector tier 9. Także to mi się wydaje, że będzie warte pochylenia się, zwłaszcza ten Hector. No i drzewko też wygląda obiecująco. No i w tym materiale to jest, szanowni Państwo, wszystko. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.